Zwyczajem koncertów na Centralnym Salonie Ambientów jest to, że przed występem twórcy pojawia się cytat, najczęściej literacki, nawiązujący jakoś do twórczości tegoż artysty. I w twoim przypadku jest to punkt wyznaczający granicę, za którą czegoś nie ma. Kiedy słyszysz coś takiego w odniesieniu do tego, co robisz w sztuce, o czym myślisz? Nie spodziewałem się tego, że w ogóle taki cytat będzie użyty i mnie mile zaskoczył. To znaczy rzeczywiście ma w sobie jakiś rodzaj jakby energii, którą wyczuwam również sam w tych rzeczach, które robię. Więc no, uważam, że to trafne i takie błyskotliwe. Bo tak na początek naszej rozmowy właśnie ten cytat nawiązuje do końca, a jednak mam wrażenie, że koniec jest dla ciebie jakoś ważny i atrakcyjny. Tak, koniec należy do rzeczy dla mnie takich fundamentalnych, bazowych, które po pierwsze wiążą się z jakimś rodzajem cyklu, przemijania wszystkich rzeczy, które są naturalnym biegiem funkcjonowania i jako takie są dla mnie po prostu najbardziej atrakcyjne, tak jak wcześniej dotykałem opcji miłości, śmierci. To są fundamenty, które gdzieś tam mam potrzebę, żeby na nich jakby opierać to, co robię. Nie wiem, nie zakładam, że tak musi być zawsze, natomiast to jest taka najsilniejsza potrzeba, żeby z tymi podstawowymi, bazowymi rzeczami obcować. Tytuł twojej ostatniej płyty, Rite of the End, to też obrzęd końca. Tak, tak. No jest to płyta obrzędowa, to jest płyta pierwotna, gdzieś tam wynika z takich zupełnie pierwotnych potrzeb i wiary w jakąś taką rytualną potrzebę oczyszczenia. I tak trochę się na tą płytę i na tematykę tej płyty patrzę. Możesz przypomnieć, jakie to jest odniesienie do Strawińskiego? Do Strawińskiego odniesienie jest czysto, że tak powiem, parafrazujące, bo nazwa pochodzi od Święta Wiosny Strawińskiego, czyli angielski tytuł brzmi Rite of Spring. Natomiast jakby muzycznie nie jest to w żaden sposób nawiązane do dzieła Strawińskiego. Mam taką potrzebę i jakoś się tego trzymam również, że czuję się bezpieczniej pod skrzydłami jakichś patronów, których sobie stawiam. Wcześniej Wagner? Tak, wcześniej Wagner rzeczywiście był i teraz Strawiński to jest dla mnie jakby taka latarnia, taki przewodnik, cenzor i nauczyciel, który odczuwam, że nie mogę zawstydzić sam siebie zrobieniem czegoś, co nie byłoby jakieś satysfakcjonujące dla mnie artystycznie. To na pewno nie będzie twój koniec artystyczny, tak myślę. Ale a propos końca, to wcześniej razem z Jacaszkiem nagraliście m.in. płytę Treny. Treny też o końcu, o śmierci. Tak, tak, tak. Przy czym o tyle jest różnica pomiędzy Trenami a tym albumem, że Treny były takimi lamentacjami, powiedziałbym, takim celebrowaniem smutku, po prostu smuceniem się, można powiedzieć, świadomym, artystycznym, muzycznym smuceniem się, dokładnie na takiej zasadzie, jakim były Treny Kochanowskiego. Natomiast jeżeli chodzi o Rite of the End, wiele osób odczuwa coś przerażającego, jakiś smutek. Ja tak nie mam, muszę powiedzieć. Dla mnie to jest jakby czysty rytuał i oczyszczenie i jakby coś, tak jak wspomniałem wcześniej, związanego z cyklem, a więc bardzo naturalnego, a więc bardzo pięknego, a więc bardzo podskórnie radosnego. To znaczy mnie nie przeraża, w sensie może inaczej, jest coś przerażającego, na przykład w znalezieniu się w ciemnym, głębokim lesie, ale nie czyni tego lasu ta cała przerażająca sytuacja czymś, nie wiem, strasznym, brzydkim, niedobrym. Jest to wciąż piękne i tak trochę tym razem do końca podszedłem. To znaczy jako do czegoś pięknego, do czegoś nieuniknionego i do jakiejś części po prostu natury. A czy przyświeca ci w takim razie idea, skoro piękno, platońskie, dobro i prawda? Staram się, żeby tak było. To są na pewno najsilniejsze bodźce i najsilniejsze wartości, do których dążę. I chciałbym, żeby mi się udawało trzymać się ich wiernie i dobrze i przekonująco również, bo nie chodzi tylko o moją prywatną krucjatę i moją jakąś prywatną drogę duchową, ale skoro wychodzę do ludzi, to chciałbym, żeby to również było przekonujące dla odbiorców. W twojej muzyce często nie ma słów, a mimo to zawierasz w niej bardzo, bardzo dużo treści, nie tylko poprzez nadawanie tytułów, ale właśnie odniesienia do tych patronów. A gdybyś dodał tekst do swoich dwóch ostatnich płyt, to o czym by ten tekst był? No, w przypadku Libestad daleko nie trzeba szukać, dlatego że nazwa jest zapożyczona z arii z Tristana i Isolde Wagnera.
która ma swój tekst. Jest to krótki tekst, który jest rozpaczą po śmierci ukochanego. Więc byłbym w stanie ten tekst przyporządkować po prostu do mojej poprzedniej płyty. Natomiast jeżeli chodzi o Right of the End, no to jest trudne pytanie. W każdym razie pytanie, nad którym pewnie musiałbym się trochę dłużej zastanowić. Może byłoby to coś starotestamentowego, a może byłoby to coś, jakiś rodzaj pierwotnej, ekstatycznie powtarzanej mantry, którą na przykład w jakichś obrzędach jakieś ludy powtarzały. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, musiałbym się nad tym zastanowić. Nie ma słów, ale wcześniej na płycie kompleta, do której zaprosiłeś Jacaszka, śpiewałeś. Teraz od śpiewu odchodzisz, mam wrażenie. Dlaczego? No, to była jedyna sytuacja, w której utrwaliłem na płycie swój głos. Uważam, że inni robią to lepiej. W tamtym przypadku było to dosyć naturalne, że śpiewałem, dlatego że ja po prostu już wcześniej byłem zaangażowany wykonawczo w jakieś liturgiczne sytuacje. Zajmowałem się chorałem gregoriańskim, chorałem mozarabskim. Natomiast nigdy nie robiłem tego na takim poziomie, który wydaje mi się powinien był być osiągnięty w przypadku jakby chodzenia tego do ludzi. To znaczy, to było i uważam, że to jest jakby integralną częścią tej płyty, ale uważam, że nie robię tego na tyle dobrze, żeby to kontynuować. Wspomniana płyta kompleta, napisałeś ją na zamówienie, na prośbę Dominikanów, ale gdybyśmy wzięli całą twoją dotychczasową twórczość, to czy byś powiedział, że twoja muzyka jest religijna, przesiąknięta duchowością? Myślę, że można tak powiedzieć. To ma w sobie jakiś taki pierwiastek religijny i ja wiele razy też się nad tym zastanawiałem. Na pewno w moim przypadku nagrywanie albumów w odróżnieniu od innego rodzaju pracy kompozytorskiej, która gdzieś, nie wiem, koncentruje się na teatrze czy filmie, to płyty są jakimś duchowym procesem dla mnie. Nie są do końca jakby zaplanowane. To jest jakby coś, co musi wypłynąć, musi się urodzić. Po prostu krzyczy o wyjście na świat i dlatego ma to znacznie więcej wspólnego z jakąś rzeczywiście religijną, duchową sytuacją niż z taką czystą kompozytorską pracą. Niezależnie od jakby wszelkich oczywiście wątpliwości i spraw związanych z wiarą. Wiara, religia, obrzęd, to wszystko się krzyżuje w głowie, w sercu i próbuje znaleźć jakieś ujście, szuka jakiegoś wyjścia i w ten sposób te płyty się rodzą. Więc tak, myślę, że to jest jakiś taki duchowy, religijny proces w gruncie rzeczy. A jak oceniasz szansę prezentowania twojej muzyki w formie koncertów w świątyniach? Bo wiem, że kompleta oczywiście była prezentowana, jako że to płyta właśnie stworzona na prośbę Dominikanów. W Białymstoku jeszcze taka muzyka się nie pojawia, ale w Polsce i na świecie są takie trendy. Dostajesz zaproszenia? Za czym się zdarzyło? Nie mówię wyłącznie o komplecie, generalnie o twojej muzyce. Premiera mojego poprzedniego albumu na festiwalu Unsound miała miejsce w synagodze Temple. Zdesakralizowanej? Przypomnij. Nie, chyba nie. Znaczy, wydaje mi się, że ona jest aktywna. W Krakowie. Tak, to jest aktywna, tak. Mhm. W każdym bądź razie miałem okazję grać również Libestot. Akurat mojego nowego materiału jeszcze nie miałem okazji grać w kościele. Natomiast to jest tak, że jakby świątynia jest dla mnie oczywiście dość wyjątkową przestrzenią i też dosyć wdzięczną pewnie przestrzenią do tego rodzaju wybrzmiewania, takiego rodzaju muzyki. Natomiast ja też nie chciałbym uskrzydlać, że tak powiem, tej muzyki zewnętrznymi kontekstami. Ona jakby dla mnie jest religijna, ona jakby dla mnie wynika z jakiejś duchowej drogi, natomiast nie odczuwam potrzeby, żeby klamerkami przyczepić ją do jakichś zewnętrznych skojarzeń i kontekstów i chciałbym, żeby ona funkcjonowała mimo wszystko dosyć niezależnie. Dlatego, jeżeli oczywiście byłaby taka okazja, żeby zagrać w świątyni jakiś ten koncert, to wydaje mi się, że byłoby wspaniale. Natomiast jako część jakiegoś religijnego obrzędu, to już sobie tego nie wyobrażam na przykład. A czym tłumaczysz to, że twoja muzyka częściej właściwie jest prezentowana w klubach, na festiwalach z muzyką elektroniczną, eksperymentalną, bardziej niż nawet w filharmoniach? Akurat w Białymstoku tak się złożyło, że ze względu na pogodę koncert miał się odbyć w Muzeum Rzeźby na zewnątrz, a jednak jest w sali kameralnej Opery i Filharmonii Podlaskiej. Dlaczego akurat festiwale, a nie filharmonia? To jest taka muzyka pogranicza, a filharmonia jest jednak dość konserwatywną instytucją jako ogół, powiedzmy. Aczkolwiek też nie jest tak do końca, dlatego że filharmonie wychodzą naprzeciw takim krzyżującym się gatunkom
i takie rzeczy się gdzieś tam pojawiają. I ja z tym materiałem na przykład, no właśnie, gram na zaproszenie orkiestry AUXO w Tychach, w siedzibie orkiestry AUXO, więc na tych niewiele koncertów, w których jak do tej pory zagrałem z tym materiałem, no to już jest jakiś procent zagrania w filharmonicznej, nazwijmy to, instytucji. I z Trenami i z Liebestod było podobnie, że jakby część koncertów była grana w takich instytucjach. Natomiast podejrzewam, że ich tryb funkcjonowania i dobór repertuaru jest jednak z założenia trochę inny. I też układanie całego kalendarza repertuarowego opiera się na jakimś innym schemacie. I zawsze takie rzeczy będą raczej dodatkiem, a nie częścią programu. Wydaje mi się, że jest to naturalne i raczej niech tak pozostanie. Ja chętnie chodzę do filharmonii na to, co filharmonia oferuje, więc jak chcę czegoś innego posłuchać, to bez problemu udaje się gdzie indziej. Rozmawiamy o konkretnych miejscach, ale chciałbym zadać Ci trochę takie abstrakcyjne pytanie. Jaką rolę w Twojej muzyce odgrywa przestrzeń? Bo jednak w Twojej twórczości tej przestrzeni jest bardzo duża. Tak, tak, tak. Ta płyta jest dość mocno przestrzenna rzeczywiście. Right of the end. Tak. Liebestod, mam wrażenie, nie było aż tak przestrzennym materiałem. Tak jak w ogóle w procesie jakby powstawania wynika jakby takiej bieżącej, aktualnej potrzeby, która w tym momencie się pojawia. Mówiąc szczerze, ja nie mam jakby takich założeń na przykład na przyszłość. Nie jest tak, że planuję płytę, tak jak zresztą też o tym rozmawialiśmy, że to po prostu gdzieś tam się rodzi i wypływa i nie do końca mam na to wpływ. Natomiast myśli gdzieś tam od czasu do czasu uderzają do jakichś różnych drzwi i sobie zaczynam próbować wyobrażać, jak może wyglądać moja przyszła płyta. I muszę przyznać, że gdzieś tam w głowie mam wrażenie, intuicję, aczkolwiek wszystko może się przewrócić, że kolejna rzecz może być bardzo spójnie instrumentalna na przykład, to znaczy pozbawiona całego syntetycznego efektu przestrzeni, żadnych, że tak powiem, wspomagaczy, żadnego ambientu, tylko czysta instrumentalna, ułożona po prostu w konkretne nuty, w konkretnych miejscach muzyka. Aczkolwiek nie wiem, czy tak będzie. Mówię o tym głównie dlatego, że nie sądzę, że jest to jakaś trwała tendencja u mnie. Może następna płyta być taka, może być inna, więc ciężko powiedzieć. Mówimy trochę o muzyce klasycznej, o Strawińskim, o Wagnerze, o filharmonii. A jak ty właściwie traktujesz klasykę? Czy ty do niej tak nawiązujesz bezpośrednio, dialogujesz z nią, czy też może jednak trochę ją kontestujesz? Nie, kontestować zdecydowanie nie. Klasyka bije w moim serduszku po prostu najsilniej ze wszystkich gatunków i ja po prostu... Ja nie umiem powiedzieć, żebym ja się inspirował czymś. Wydaje mi się, że nie inspiruję się niczym, natomiast bardzo dużo słucham i zawsze bardzo dużo słuchałem i słucham zarówno muzyki klasycznej, jak i innych rzeczy i to, co ze mnie wychodzi, jest jakimś rodzajem wypadkowej tych wszystkich inspiracji. Niekoniecznie miksem, a wręcz uważam, że na pewno nie miksem. Zwłaszcza, że te rzeczy się różnią między sobą również. W sensie płyty kolejne gdzieś tam, to ciężko jakby mówić, żeby to była jakaś taka mieszanka. Wydaje mi się, że to są po prostu różne bodźce, które otrzymuję z różnych gatunków muzycznych. I one się układają w jakiś szkielet, który po prostu, nad którym pracuję. Dzieje się troszeczkę poza mną, a w momencie, kiedy to ze mnie wypływa, to wtedy zaczynam pracować nad obudowaniem tego, nad ukształtowaniem, nad nadaniem temu formy. A jak muzyka klasyczna jest takim patronem tego wszystkiego. Nie miałbym nawet odwagi twierdzić, że moja muzyka w jakiś sposób nawiązuje do muzyki klasycznej. Muzyka klasyczna jest bardziej jakby takim mentalnym, duchowym przewodnikiem, który chciałbym, żeby było takim zawsze w mojej głowie właśnie gwarantem jakości, to znaczy czymś takim, że czułbym się źle ze sobą, gdybym stracił to z oczu, gdybym stracił ten rodzaj siły, którą odebrałem i która mnie ukształtowała. I jakby nie chcę sprzeniewierzyć się temu. A jeśli chodzi o instrumenty w nawiązaniu do tego, co mówisz, bo korzystasz właściwie z trzech rodzajów instrumentów. To byłby głos, to byłyby żywe instrumenty, kwartet smyczkowy, sam grasz na skrzypcach, jest też na twoich koncertach waltornia, fagot i tak dalej, i tak dalej. Jest też elektronika. Co tutaj jest fundamentem? Ja z elektroniki korzystam tak naprawdę jak ze wszystkich innych instrumentów. To znaczy, jeżeli brakuje mi jakiegoś brzmienia, jeżeli brakuje mi jakiejś częstotliwości, po prostu jakaś przestrzeń wymaga dla mnie wypełnienia, to szukam, co mogłoby ją wypełnić.
i w przypadku elektroniki korzystam z niej rzeczywiście, kiedy odczuwam potrzebę na konkretnie takie brzmienie, albo na zdekonstruowanie czegoś, albo na zbudowanie fundamentu brzmieniowego, albo na zniszczenie na przykład tego, co na przykład zbudowałem instrumentami. Zniszczenie też jest jakby częścią kreacji i wydaje mi się, że fundament jednak jest w głowie, to znaczy jest jakby takim muzyczny rdzeń, który gdzieś tam cały czas nadaje mi kierunek i efektem jego, że tak powiem, pracy w mojej głowie jest jakby taka rzecz albo inna. Natomiast nie ma jakby takiego przywiązania do któregoś z instrumentów bardziej. Instrumenty akustyczne, skrzypce są mi jakby bliższe tak czysto naturalnie, to znaczy jestem sprawny na skrzypcach, jestem niesprawny w instrumentach elektronicznych i korzystając z instrumentarium elektronicznego, czyli z syntezatorów, no błądzę i szukam po prostu jak dziecko, ale czuję potrzebę, więc jakby muszę się z tym zmagać. Więc jeżeli chodzi o kwestię jakiejś łatwości, no to rzeczywiście skrzypce są mi bliższe. Również, nie wiem, kiedy komponuję, siadam do fortepianu i komponuję. Natomiast jeżeli chodzi o moje wyobrażenie o muzyce i o jakby to, co chcę osiągnąć komponując coś, to tutaj już bym nie robił żadnej hierarchii, bo też może się okazać, że właśnie płyta będzie całkowicie czysto instrumentalna, może się okazać, że będzie czysto elektroniczna. Nie umiem tego stwierdzić do końca. Już na koniec zupełnie, bo o swojej muzyce mawiasz, że czasami samoistnie układa się historia, której nie planowałeś i która koniecznie chce się urodzić. Czy to trochę byłoby natchnienie? To archaiczne natchnienie? Czy to jednak ta muzyka, skoro sama się chce urodzić, czy jednak pochodziłaby trochę z zewnątrz? Nie nazwałbym tego natchnieniem, bo natchnienie, przynajmniej w moim takim skojarzeniu pierwszym, w natchnieniu wyczuwam jakiś rodzaj pierwiastek lenistwa, to znaczy coś takiego, na co się czeka. Ja nie czekam na nic. Ja na nic nie czekam, ja jakby gram, pracuję, robię różne rzeczy. Natomiast kiedy myślę o płycie swojej, to po prostu często uderzam w ścianę. Miałem jakiś plan, to nie wychodzi. Idę po raz kolejny, pukam w po prostu jakieś wyobraźniowe drzwi, bo wydaje mi się, że może to jest droga, ale nie, coś mi kurczę nie gra, coś nie jestem w stanie znaleźć jakiejś spójności. A w którymś momencie nagle się okazuje, że gdzieś tam ze szkiców, z jakichś różnych rzeczy zaczynam kojarzyć, że ojejku, tutaj to linkuje z tym, tutaj znajduję jakieś połączenie z tym, przecież z tego układa się jakaś całość, której po prostu po drodze nie zauważyłem. I to są już porozrzucane gdzieś tam kulki, które ja po prostu sobie muszę zebrać i po prostu potem zrobić z nich konstrukcję. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to było natchnieniem, bo to jest tak naprawdę bardziej zorientowanie się, otwarcie oczu na coś, co już było, że coś przeoczyłem, więc myślę, że to bardziej na takiej zasadzie funkcjonuje.